Moim i Państwa gościem jest Różal. Różal, dzień dobry. Najpozytywniejszy człowiek, jakiego spotkałem na tej gali. Mówię to bez jakiejś ściemy, bez jakiegokolwiek podlizywania się. Stary szafoba, wizerunek, jaki mnie powiedziano, jaki masz wizerunek, a to jak przesympatycznego człowieka spotkałem, to jest po prostu tak, jak... Słuchaj, nie umiem na to. Jesteś normalnym człowiekiem, rozmawiamy sobie normalnie, na tych samych falach nadajemy, mamy podobne zainteresowania, pomagamy pomagać, szanujemy tych, którzy szacunku wymagają, a tych, których trzeba zjebać, to jebiemy. To nie oceniasz mnie ze względu na wygląd, tylko oceniasz ze względu na moje postępowania i zachowania. No to jestem sympatycznym człowiekiem dla ciebie. Zajebiście sympatyczny. Powiem ci tak, w życiu nie cieszyłem się bardziej i to mimo tego, że walczyłeś z człowiekiem, którego trochę znam, jak wstawałeś, jak się nie dawałeś, jak pokazywałeś ten hard ducha i no jak wygrałeś, to się kurwa tak cieszyłem, naprawdę, może, strasznie. Może dostanę no, ten bonus za poddanie wieczoru, bo nikogo, na razie jeszcze nikogo nie poddał. To będzie dobre, bo to od razu pójdzie na cele charytatywne, to jest, wiesz, to jest dużo. No właśnie, powiedzmy o tych celach charytatywnych, bo ty to bardzo wspierasz, a ja chcę pomóc. Tak. Schronisko w Płocku, w każdym mieście jest schronisko. Fundacja ST zajmująca się terrierami typu ból, czyli pitbull terriery, bull terriery, psy najbliższe mojemu sercu, Bogdan Smoleń. Ludzie, kto nie pamięta Bogdana Smolenia, tak, no to jest idiotą. Fundacja Tara, która zajmuje się głównie końmi. To są fundacje, z którymi ja się najbardziej utożsamiam, ale tych fundacji jest dużo więcej. Nie mogę wymienić ich wszystkich, bo raz, że jestem jeszcze troszeczkę na adrenalinie, a dwa, ciężko wszystkie spamiętać. Wszystkim nie pomożemy, ale, znaczy ja nie pomogę wszystkim, ale wszyscy razem pomożemy wszystkim. Po prostu w kupie siła. A ja, żeby było wam łatwiej znaleźć, w opisie umieszczam linki do tych fundacji. Super, dziękuję. Kto chce, niech pomoże, a kto nie może, to niech przynajmniej wrzuci to na swojego walla. W tym sensie linki do tych fundacji, tak, to też pomaga. Na pewno. Jaka następna walka? Już coś, masz jakieś plany? Tak. Stajnie angielki, musimy 5 stajni angielek postawić u siebie na działce, bo bierzemy moje konie, mam 3 konie też wykupione z transportu rzeźnik dzięki Fundacji Tara właśnie i dzięki mojej kochanej Marcie. Płot musimy postawić w domu, zaorać działkę, no i dobrze się zechlać. To jest walka z tym Johnny Walkerem, powiem ci, nie wygrałem jeszcze, że nie wygrałem z Johnny Walkerem, ale postaram się. No właśnie, bo to była chyba najbardziej pozytywna walka wieczoru. Wy z Mariuszem bardzo ciepło sobie mówiliście przed walką, w czasie walki kilka razy zbijaliście sobie pionę. No to było piękne, to po prostu było piękne. Tak się zachowują chyba profesjonalni ludzie walczący na zasadach sportowych, jakichkolwiek, tak? Gdyby, bo to widzisz, to miało być wszystko okupione jakimś tam trash talkiem, jakimiś innymi gównami, ta walka by tak nie wyglądała, bo wtedy walki by nie doszło, bo albo ja bym odwiedził Mariusza, jakby źle o mnie gadał, albo jak on by mnie o mnie źle, jak ja o nim źle gadał, to mnie by odwiedził i tej walki by nie było, bo załatwilibyśmy to wszystko jeszcze przed wejściem do klatki. W ten sposób walka została zdana na czysto sportowych emocjach. Powiem ci, wizualizowałem sobie tą walkę tak, że poddaję Mariusza, czy go nokautuję, kładę się koło niego i sobie leżymy, patrzymy sobie, sobie gadamy. No Max nie chciał poleżeć, bo chyba się tam nie obraził, no ale nie ma za co, że ja nadal go lubię, nadal jesteśmy kolegami, a to jest zabrzmiałem epizod naszego życia. On ma 39 lat, ja mam 38, no co my od siebie możemy wymagać? No co, on jest zniszczony fizycznie po dźwiganiu ciężarów, ja jestem zniszczony fizycznie po uprawianiu boksu tajskiego i K1. On ma tyle pieniędzy, że nie jedne moje miasteczko by kupił, ja tyle pieniędzy nie mam, ale mam tyle pieniędzy, że jestem człowiekiem szczęśliwym. I robimy to, bo chcemy, bo kochamy. No i ja mu akurat nie wyszło, mi wyszło to lepiej. Hej, przygodo, życie to się dalej, nic się nie dzieje. Słuchaj, ja tak, bo musicie wiedzieć, że myśmy się z Różalem poznali chwilę wcześniej przed walką. Tak. Żeśmy po prostu no, wymienili parę zdań. Ty naprawdę oglądasz mój kanał? Tak, bo ostatnio oglądałem nawet, wiesz co, ja nie oglądam telewizji. Oglądam mądre programy na internecie i na przykład twoje programy się potem ostatnio oglądałem właśnie, jak mówiłeś o rodzinie Rothschildów, rodzinie Rockefellerów, ja też w tym siedzę, też się tym interesuję, całą tą zagładą świata, jaka następuje, New World Order, tymi wszystkimi iluminatami, też się tym interesuję, też chciałem to wszystko zrozumieć. No i jakoś przez przypadek Marta mnie oglądała na był program o tej co się do ciebie pruje, tym jaki tam co możesz wiedzieć, to że identyfikuje się tutaj z koleżką, a nie z tobą, ty cymbale i powinieneś się cieszyć, że nie mam twojego adresu, bo hejt stop to jest problem z tym, co musiało się zająć, no jakbyś tak się do mnie personalnie, ty. Także wiesz, także to jest i takich powinno się tępić. Mój Beksa też tego oglądał,
to mu zabroniłem, zakazałem. To jest parodia, to jest to, do czego... Słuchaj, to jest CB Radiem. CB Radio jest, panowie, tu jest koreczek, nie jedźcie, panowie, stoi policja, tak samo internet. Niech służy to fajnym celom, a nie napinają się jakimś To są takie... No i co, i teraz on się na internecie, banda jego gimba tych patologicznych fanów będzie na mnie wcisnęło. Jedyne co, to możecie mi stysnąć gałę, wszystko w tym temacie. Masz we mnie poplecznika, my się musimy nauczyć chamstwa i dobrze wryja takiemu kondonowi, to przyjeżdżaj. No bo przyjmę, bo tu też musicie wiedzieć, myśmy się umówili, że przyjeżdżam do ciebie do Płocka i trenuję czarny pas w obrażaniu. Tak jest, bo ja mam. A ja będę młodym adeptem, oczywiście nie mogę się podpisać po wszystkim, co jest nieładne i co jest takie obraźliwe, bo ja... No ty taki nie jesteś, ja taki jestem. No ja wolę w sądzie, wiesz? Słuchaj, ja ci powiem tak, ja niosę sztandar chamstwa do centra Europy. To jest moja rola. Kurwa, jaki ty jesteś pozytywny człowiek, strasznie ci dziękuję. Jak ja się kurwa cieszę, żeś ty tą markę wygrał, mimo że z człowiekiem, którego tak lubię i szanuję. Ja też go bardzo lubię, ale jeszcze bardziej się wygrałem. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. A teraz zapraszam was na wywiad, który przeprowadzili dziennikarze. Ja tam tylko stałem i trzymałem mikrofon. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa. Mariusz, tak, przepraszam, Marcin, tak na gorąco twoje przemyślenia po tej walce. Ciężko mi powiedzieć, jakie mam przemyślenia, bo nie mam jakichś ukierunkowanych przemyśleń w kategorii, że wow, wygrałem, wow, udało się poddać, wow. Nie, po prostu, widzisz, to byłaby teraz z mojej strony hipokryzja, teraz bym się zaczął napinać i nie wiadomo, jak tym masturbować, co się stało, bo jeżeli bym, nie daj co, przegrał, to moje podejście byłoby takie samo. Zawsze mówię w każdym wywiadzie, to jest tylko 15 minut mojego życia, to jest epizod. W tym momencie to już jest historia, życie toczy się dalej. Wczoraj o tej porze już spałem. Dzisiaj z wami mam przyjemność rozmawiać. Jutro o tej porze będę spał u siebie w domu i życie toczy się dalej, prawda? Także nie mam żadnych przemyśleń. Zrobiliśmy fajną walkę. Sądzę, że nawet na to, że Mariusz, ogólnie byłem przygotowany na to, że od razu pójdzie w nogi. Troszeczkę podjął ze mną walkę w stójce. Fajnie było. Przewrócił mnie. Czyli ogólnie był przekrój. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Czy odklepał, czy to sędzia przerwał walkę? Inaczej, wiesz co? Klepiecie czy się nie klepie? Klepnąłeś. Wszystko. Wszystko w tym temacie. No to tak samo jak ja bym powiedział, jak mi na przykład ostatnio James Mark Sweeney dusił, a ja klepałem, a teraz powiedział, nie, ja machałem, że jest okej. No klepnął sędzia i znaczy, ja czułem, że klepie, tak? Sędzia to zobaczył, sędzia to poddał. No co mam ci więcej powiedzieć? Czy to była taka bójka, taka bitka, o której ty zawsze mówiłeś, że chciałbyś taką stoczyć? No bo tak jak mówisz, Mariusz nie poszedł teraz do Spartak. Bardzo dobrze, troszeczkę musiałem go poganiać, no bo nie chciał, wchodzić w ostrą wymianę, tak? No a to też się skończyło tym, że wiesz, dwa razy za bardzo skróciłem dystans. No i co, no i sprowadził tą walkę też, wiesz, ja tak polowałem go też na kopnięcie, ale powiesz, to była ósma walka tego wieczoru i wiesz, no i już tam mata klatki jest już troszeczkę taka, wiesz, ślizga, także no tam było parę razy, że lekko mną tak wzdrygnęło. No i wiesz, no i tak musiałem przechodzić ze schematu w schemat, no ale efekt końcowy jest ważny. Powiedziałeś w klatce po walce, że to była jedna z trzech rzeczy, którą żeś przygotował właśnie na Mariusza. Tak właśnie zauważyłeś, to jest jakaś taka luka, jakaś słabość w jego... Jeżeli Mariusz zauważyłem, że jak Mariusz wchodzi po nogi, to ma by wysoko podniesioną głowę. Z tym, że wiesz, no, nigdy z Mariuszem nie sparowałem, nie wiedziałem, jak ma szyję, jaki ma kark silny, jak ma szyję, ile tam można się wpiąć w tą szyję. Mam też chłopaka mniej więcej gabarytów Mariusza, sparring partnera. No, na pewno ma dłuższą szyję, teraz widzę i łatwiej było mi się wpinać mu w tą szyję niż Mariuszowi. No w pierwszej rundzie ja mu się wpiąłem w tą szyję, ale błyskawicznie ją zerwał, tak, bo też zapazernia potrzebne. No w drugiej rundzie już troszeczkę tak bardziej to przygotowałem, troszeczkę dłużej go tak, wiesz, tam sobie jakoś ułożyłem, no i co, no wyszło i to fajne jest. Kiedy Mariusz był tam w pierwszej rundzie z góry, zadał ci też parę łokci, było czuć ten jego ciężar, nie? Nie, poza tym, wiesz, no słuchaj, no ja mam stoczonych w życiu ponad 200, około 200 amatorskich walk w kickboxingu, ponad 50 walk w boksie tajskim i w K1, także no wiesz, no to trzeba naprawdę mnie trafić i trzeba dobrze trafić i mocno, żeby mnie ubić, prawda? Sporo tych ciosów Mariusza też doszło do twojej głowy, no odczułeś mocno, to była jakaś taka, no ciosy robiące wrażenie? Nie robiły wrażenia, no ale no były celne, no nie można powiedzieć, bo celnie Mariusz trafiał. Ale żeby to zrobiło jakieś wrażenie, no bo ani na chwilę mnie nie odcięło i cały czas miałem tą kontrolę na plecach, prawda? Wiesz, też nie mogłem się za bardzo jakoś szarpać, żeby nie popełnić błędu.
No bo nie ukrywajmy, a Mariusz dobrze ma kontrolę z góry. I bałem się, żeby gdzieś tak nie przekontrolował, żeby mnie nie umęczył tym leżeniem, tak? Bo tam miałem jakiś swój plan na to wszystko, no i udało. Co teraz mówiłeś przed tą walką, że to jest taki pojedynek dla ciebie, o być albo nie być? To wiesz co, to chyba nie ode mnie zależy, tylko od właścicieli, ale wiesz, jest jedna rzecz, na którą nie ma nikt z nas wpływu, nikt, ani ty, ani ja, ani chemia, to jest czas. Czasu się nie oszuka, u mnie czas zegar biologiczny bije, mam 38 lat skończony, no i wiesz, no i pewne instynkty zanikają. Pewne chęci też zanikają. Nie wiem, wiesz, no na tą chwilę po takim ciężkim okresie przygotowawczym, ciężkim w kategorii obciążenia, bo miałem naprawdę ciężkie sparingi. Robiłem około 40 rund sparingów w tygodniu, naprawdę z koniami. Także wiesz, no chcę na pewno odpocząć sobie. A co mi przyniesie życie, to znaczy, ja chwytam życie na bieżąco. Marcin, kiedyś powiedziałeś, że z Mariuszem nie będziesz walczył, ale wyjaśniłeś to, że jakby uznanie dla klasy Mariusza, który wygrał sporo fajnych walk w KSW. Przed tą walką bardzo dużo było takich plotek, pogłosek, jakichś domysłów, że jeżeli KSW sięgnie po Popka, to prawdopodobnie któryś z was, ty lub Mariusz, z nim zawalczy. Powiedz, jak zapatrujesz się na taki pojedynek? Odpowiem ci w inny sposób. Nie opowiem, jak się na to zapatruję, tylko odpowiem ci, dlaczego ja albo Mariusz. Jest tylu zawodników w KSW, przecież... Jeżeli komuś zależy na medialności, komuś zależy na rozgłosie, to przecież no bardzo chętnie przecież może wziąć walkę z Popkiem, prawda? Ja Popka cenię jako artystę, cenię go jako człowieka, lubię jego zachowania, bo mi to pasuje, lubię jakim jest człowiekiem z dystansem do siebie i całego świata. I na przykład no nie chciałbym się zmienić. Poza tym, że no on musi troszeczkę zacząć trenować więcej, zmienić troszeczkę swój tryb życia. I wiesz, no i wtedy jak zacznie walczyć, będzie trenować, ja zostanę w tym sporcie. Możemy coś tam później pomyśleć, no ale na tą chwilę nie chcę czegoś takiego, że jestem brany pod uwagę, żeby walczyć z Popkiem, bo tamto. Nie chcę, no po prostu nie chcę. Jest tylu zawodników, którzy chętnie to wezmą, także no zadzwonić do nich, zapytać się, chcecie, bijcie się i koniec. Dziękuję bardzo. Ślicznie dziękujemy. Inaczej, no słuchajcie, no tak jak jest tyle tutaj teraz mediów sportowych, apel taki jakby w klatce, pomagać. Walka się skończyła, tak jak mówiłem, i teraz obojętnie prosiłbym oczywiście tak, bez teraz tego mundra chełkowania, tak, bez mundra chełkowania, jak chcecie to na mnie przelejcie, że Mariusz mógł mnie ubić, że ledwo mi się udało, że fartem mi się udało, dajcie spokój, tak samo dajcie innym zawodnikom spokój, lepiej zamiast się napinać, wpłaccie po 10 zł na jakąkolwiek fundację, nie chcecie pomagać zwierzętom, pomagajcie ludziom, ale pomagajcie, bo to wszystko, co się teraz dzieje, to jest kurwa jeden wielki syf i tyle mam do powiedzenia, a tym, którym się walka nie podobała, to niestety, przepraszam, możecie mnie pozować w dupę. A wszystkim tym, którzy mi kibicowali, którzy służyli mi dobrym zdaniem, a jest tych ludzi mnóstwo, dziękuję, chciałbym, żeby, bo teraz ostatnio dowiedziałem się, że to są lajki na internecie, tak, na Facebooku, i w ostatnim tygodniu przed walką przybyło mi tych lajków bardzo dużo. Nie wiem dlaczego, nie wiem, czy podoba wam się moja praca charytatywna, czy podoba się mój wam styl bycia, jeżeli się ze mną utożsamiacie, to pomagajcie mi pomagać. A jeżeli nie, to odlajkujcie mój profil, się kurwa też tam nie wpierdalajcie, bo to nie ma sensu, bo ja czegoś takiego nie cenię. Ja cenię ludzi prawdziwych, którzy mi pomagają i którzy szanują zawodników, jako ich praca, nie tylko jeden występ na gali. Za to wszystko dziękuję, pozdrawiam, moc i siła z nami. Wiesz co, uważam, że pomagać powinniśmy jak najbardziej, tylko zapytam o tą kartę, którą wczoraj wprowadziłeś podczas ważenia. Puk, Tymonku, moc z tobą. Chodzi o to, że jest Tymonek, bardzo młody chłopaczek, który ma raka oczu, ślepnie. I chodzi o to, że zbieramy na operację dla jego oczek. Jest już to bardzo duża kwota, ale już też dużo zostało uzbierane. Teraz jeszcze chciałem właśnie powiedzieć do wszystkich ludzi, którzy mają jakieś tam profile, gdzie mają tych swoich lajków, strajków, czy nie tego gówna, jak to nazwać, po dziesiątki, setki tysięcy. Co wam kurwa szkodzi napisać taką kartkę i ją pokazać? Nic, a odzew jest tego olbrzymi. Trochę kurwa zamiast napinać swoje brzuchy, biceps przodem, tyłem, czy co, zeżarliście, czy kupiliście sobie nowe Air Maxy, pomyślcie trochę kurwa o innych, nie bądźcie takimi kurwa pedałami kurwa i samolubnymi idiotami. Dziękuję. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję.